Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej, studenci raczej negatywnie ocenili ten pierwszy czas nauki zdalnej. Mówią o niej, że jest mniej efektywna, mniej angażująca, ale kiedy pytaliśmy ich o to, czy chcieliby kontynuować naukę zdalną, to bardzo podobne ilości powiedziały, że i tak i nie. 39% jest za tym, żeby naukę zdalną kontynuować, 41% nie, natomiast 20% osób ciągle pozostaje niezdecydowana. Pandemia pokazała nam przede wszystkim, że nauka zdalna na dużą skalę jest możliwa, a to jest milowy krok, no ale potrzeba przygotowania systemu i potrzeba przygotowania ludzi, zaznajomienia ich z narzędziami tak, żeby czuli się w tym nowym środowisku swobodnie. Narzędzi do komunikacji jest bardzo wiele. Są narzędzia do wideokonferencji, do prowadzenia webinarów, platformy e-learningowe, video-learning, no i na przykład grywalizacja. Grywalizacja wykorzystuje mechanikę z gier, ale jej cel to przede wszystkim zmiana zachowań i budowanie zaangażowania. Także ona może być absolutnie świetnym narzędziem wykorzystywanym w edukacji, ale także w każdym innym obszarze, gdzie chodzi nam o zbudowanie właśnie tego angażowania, bo przecież zdrowa rywalizacja, gra zespołowa, budowanie statusu to są wszystko mechanizmy, z którymi spotykamy się na co dzień w życiu i one popychają nas do działania. I właśnie grywalizacja to wszystko ma, bo zbieramy punkty, mamy rankingi. Samo zbieranie punktów jest ekscytujące i motywujące, a kiedy jeszcze widzimy, co robią inni, jak idzie innym, to też popycha nas do działania. Przykładem platformy grywalizacyjnej jest Platforma ScoreHunter, przygotowana przez Biuro Informacji Kredytowej wspólnie z firmą Gamfi. Dlaczego taka forma? Dlatego, że próbujemy uczyć rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie wydają się wiedzą pierwszej potrzeby, to znaczy taką, po którą studenci na przykład sięgną sami, bo mówimy o tym, jak budować wiarygodność kredytową, jak odpowiedzialnie pożyczać, jak dbać o bezpieczeństwo własnych danych osobowych, jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że ponad 600 000 młodych ludzi w wieku między 18 a 24 rokiem życia posiada zobowiązania kredytowe. Uruchomiliśmy kolejną edycję, udostępniliśmy ją w zasadzie całemu środowisku akademickiemu, studentom i wykładowcom. No i liczymy na to, że podejmą wyzwanie, że tak jak ponad 30 000 studentów, którzy do tej pory skorzystali z tej platformy, oni również zapoznają się z tym, jak budować wiarygodność, jak dbać o swoje dane, jak uchronić się przed wyłudzeniem kredytu, bo wiedzę o tym znajdą na platformie. Także zapraszamy.